Czekoladowe Królestwo. Nigdy bym się nie spodziewała, że mnie coś takiego spotka w życiu. Wyobraźcie sobie, że w Wigilię Bożego Narodzenia z rana mama robiła zakupy. Zwyczajne zakupy w sklepie spożywczym. Wkładała do koszyka to, co było najbardziej potrzebne do domu. Wzięłam tylko produkty spożywcze. Poprosiłam o czekoladowego batonika, gdyż wydawało mi się, że on poruszył się między innymi batonikami. Tak jakby prosił. Dziewczynko, kup mnie. Mamusiu, proszę, kup mi tego batonika. Powiedziałam. Dobrze, włóż do koszyka. Odpowiedziała i wybierała kolejny produkt. Mama dalej chodziła między alejkami sklepu, a ja za nią. Gdy stanęłyśmy przy półkach z mąką i kaszą na podłodze, tuż obok moich nóg leżał bardzo podobny batonik do tego, jaki wcześniej włożyłam do koszyka. Czy to nie jest nasz batonik? Spytałam. Poczekaj, sprawdzę. Może wypadł z koszyka przez duże otworki. Odpowiedziała mama. Następnie mamusia przesuwała każdy produkt, ale nie widziała batonika. Tak, to nasz batonik, włóż go do koszyka. Odpowiedziała. Przy kasie, po zapłaceniu, mama wszystko schowała do ekologicznej reklamówki. Obok sklepu zauważyłam staruszka z dziewczynką w moim wieku. Bardzo płakała. Dlaczego ona płacze? Pomyślałam. Podeszłam do niej i zapytałam, co ci się stało? I zapłakane oczy spojrzały na mnie. Jestem głodna, odpowiedziała dziewczynka. Głodna? Zaczekaj, poproszę mamę. Może będzie mogła ci pomóc, odpowiedziałam. Mamusiu, ta dziewczynka obok sklepu płacze, bo jest głodna. Mogłabyś jej coś dać? No wiesz, kochanie, to co kupiłam, nie nadaje się od razu do zjedzenia. Jak to? Zdziwiłam się. Dlaczego? Przecież nie z surowej mąki albo twardej kapusty czy ziemniaków, odpowiedziała mama. No tak, przytaknęłam, kiwając głową. Uszyłam kilka. Nazywam się Gabrysia Kowalewska. Klasa druga, szkoła podstawowa imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie Kucyki Janorożca. Pomocne serduszko. Ten jednorożec słynie z dobrego serca. Nikomu nie odmawia pomocy. Dla każdego jest uprzejmy. Zawsze używa słów dziękuję, przepraszam, proszę. Zielony ogonek. Zielony ogonek stoi na straży przyrody. Nikt tak jak on nie troszczy się o kwiaty, drzewa i inne rośliny w królestwie jednorożców. Biały obłok. Pegas o śnieżno-białej sierści. Za sprawą swoich magicznych skrzydeł lata bardzo szybko, dzięki czemu jest królewskim posłańcem. Śmieszka Agnieszka. Kucyk o dużym poczuciu humoru, gdzie się pojawia, wszystkich rozwesela, z nim w królestwie nigdy nie jest smutno. Niebieski marzyciel. Ten niebieski jednorożec uwielbia podróżować. Niebawem zwiedzi już całe królestwo. Najbardziej lubi latać nocą, kiedy jego złote skrzydła błyszczą na ciemnym niebie. Królowa Gracja. Ten niezwykle elegancki i rozśpiewany kuc swoim głosem oczarował już całe królestwo. Czuwając między chmurami śpiewał ulubione piosenki. Piosenna iskierka. Pogodny jednorożec, który na wiosnę zmienia swoje ubarwienie. Jego grzywa, skrzydła i ogon przybierają kolor kwiatu, który zobaczy jako pierwszy. Marynowa tancerka.
Gdy tylko usłyszy muzykę, od razu rusza do tańca. Potrafi tańczyć walca i tango, ale to w konkursie samba zajęła pierwsze miejsce. Picista Julia. Najmłodszy wśród jednorożców. Ulubieniec pozostałych. Uwielbia hasać po kwiecistych łąkach, a gdy odpoczywa, rozmyśla o niebieskich migdałach. Troskliwa Sofia. Opiekunka kwiecistej Julii oraz jej wierna przyjaciółka. Marzy, by występować w filmach, dlatego już teraz pobiera lekcje aktorstwa. Simbę zainteresowało jedyne miejsce na horyzoncie okryte mrocznym cieniem. Rozciągało się za najdalszym wzgórzem. Co tam jest? Pójdę i sprawdzę. Grr, warknął, ale Mufasa pokręcił głową. To miejsce leży poza granicami naszego królestwa, synu, i jest bardzo niebezpieczne. Nigdy nie waż się tam chodzić, nakazał Simbie ojciec. Potem z miłością spojrzał na malca. Chciałbym jednak, żebyś powoli poznawał nasze królestwo. Dziś zostawiam cię pod opieką Zazu i wracam do swoich obowiązków. Bawcie się dobrze, rzekł i podążył do królewskiej siedziby. Któregoś dnia Simba włóczył się po skałach, aż natknął się na skazę. Ucieszył się za, że jest ktoś, z kim będzie mógł porozmawiać. Hej, wujku, skazo, wiesz, tata powiedział mi, że kiedyś będę rządzić na wielką skalę. Zagadał skaza. Był wściekły, bo sam chciał zostać królem. Już miał ufuknąć bratanka, gdy niespodziewanie przyszedł mu do głowy pomysł, jak pozbyć się małego konkurenta do tronu. No, a czy pokazał ci, co leży za najdalszym wzgórzem? Nie pokazał i zabronił mi tam chodzić, wyznał Simba. I miał rację. Cmentarzysko słoni nie jest miejscem odpowiednim dla małego księcia. Tam ośmielają się zapuszczać tylko najdzielniejsze lwy, dodał skaza i spojrzał znacząc, ależ ja jestem dzielny, wuju skazo, zapewnił go Simba. Och nie, wątpię, mruknął skaza, kryjąc chytry uśmiech. Pan Twardowski, czyta Jakub Kowalewski. Dawno, dawno temu w Krakowie żył sobie pewien słynny rzemieślnik. Nazywał się on Twardowski. Pewnego razu wracał z dalekiej podróży. Postanowił, że pojedzie krótszą drogą i tym sposobem szybciej znajdzie się w swoim domu. Jednak kiedy już był u kresu wyprawy, umrząc w bagnach rozciągających się wokół Wawelu. Już myślał, że zginie, bowiem wzywając ratunku nie dostrzegł nikogo, kto mógłby mu pomóc. Nigdzie ani żywego ducha, znikąd żadnej pomocy. Nagle ostatnim tchem wykrzyknął: pomocy! Ratunku! A choćby i do diabła samego! W tym samym momencie, kiedy Twardowski kończył wypowiadać te słowa, na brzegu pojawił się osobliwy jegomość. Wyglądał groźnie i tajemniczo. I wnet odezwał się do Twardowskiego tymi słowami: nie bój się, nie zostawię cię, pomogę ci, tylko obiecaj, że oddasz mi co zastaniesz w swym domu. O czym podał mu papier i pióro. Twardowski, potrzebując ratunku, zgodził się
i na układ i podpisał tę dziwną umowę. Kiedy powrócił do domu, na progu powitała go żona, która trzymała na rękach dopiero co narodzonego syna. Wówczas mężczyzna zrozumiał, że diabelski ratunek zaprzedał czartanowi swoje dzieci. Dziękuję. Nazywam się Jan Mikicin. Jestem uczniem klasy drugiej szkoły podstawowej w Bemowie Piskim. Przeczytam fragment książki Magdaleny Wiśniewskiej pod tytułem Mały Saj i Wielka Przygoda. Chcę wam opowiedzieć o chłopcu takim jak wy. Ten chłopiec nazywał się Sajbawem, ale domownicy nazywali go Saj. Mieszkał wiele lat temu w Indiach, razem z rodzicami i siostrą. Jego dom stał na granicy wioski i dżungli, której gęstwinie tworzyły wspaniałe, egzotyczne rośliny i gdzie żyły przeróżne zwierzęta. Dom otoczony był ogrodem, a dalej rozciągnął się piękny, duży las drzew mangowych, nazywanych inaczej mangusodrzewami. I oczywiście wszędzie rosło mnóstwo kwiatów. Ach, prawie zapomniałam, było jeszcze jedno drzewo, trzeba o nim wspomnieć, bo to od niego zaczyna się cała opowieść. Tuż za oknem jednym z pokojów rosło drzewo granatu. Jego gałązki sięgały aż do okna. Nieraz Saj i jego siostra Priya, śmiejąc się głośno i wychylając przez okno, próbowali zerwać dojrzałe owoce prosto z drzewa. Zwykle się to udawało. Była starsza od Saja i mogła dosięgnąć ręką nawet tych owoców, które znajdowały się trochę dalej. Saj nie smucił się tym, że siostra radzi sobie lepiej niż on. Priya zawsze dzieliła się z nim wszystkim, co miała, również owocami granatu. Pewnego razu Saj leżał na dywanie w tym pokoju i przeglądał książkę. Nagle usłyszał jakiś głos śpiewający piękną piosenkę. Szybko rozejrzał się dookoła, czy zajął się książką tak bardzo, że nie zauważył, kiedy ktoś tu wszedł? Nie, był w pokoju sam. Śpiew dochodził jakby z ogrodu. Saj dobiegł do okna, żeby zobaczyć, kto tam jest. Jego nagle pojawienie spłoszyło ptaka, który siedział na gałęzi granatu. Zerwał się do lotu i Saj zobaczył już tylko jego długi ogon i z kolorowych piór. Chłopiec stanął na palcach i wychylił się poza ramę okienną. Nie było tam nikogo. Umilkł również śpiew. Mama Saja, Parvati, piękna, wesoła kobieta o oliwkowej skórze i czarnych, błyszczących włosach, stanęła w drzwiach ubrana w różowej sari. Saj, synku, chodź na obiad. Już prawie gotowy. Dobrze, ama. Tak hinduskie dzieci nazywają swoje mamusie. Słyszałem, jak przed chwilą ktoś śpiewał, chyba w ogrodzie, ale kiedy wyjrzałem przez okno, nikogo tam nie było, powiedział Saj. To na pewno Priya. Wysłała mnie ją do ogródka po warzywa. Pewnie przechodziła koło okna, powiedziała z uśmiechem mama. Jednak Saj nie dał się przekonać. To nie ona! Słyszałem głos młodego mężczyzny, śpiewał bardzo ładnie. Mama wyglądała na zaskoczoną. Wiedziała, że w domu nie ma nikogo poza rodziną, a ich ziemia i dom otoczone były parkanem. To niemożliwe, synku, powiedziała. Ale mimo to podeszła do okna, wychyliła przez nie głowę i rozejrzała się na wszystkie strony. Dziękuję. Mała Syrenka. Dawno, dawno temu w głębokich morzach, tam gdzie kolor wody jest tak błękitny jak nigdzie indziej i gdzie nie docierają ludzkie spojrzenia, stał niezwykły pałac.
wysadzany był najdroższymi kamieniami, bursztynami, turkusami i perłami. W jego wnętrzu jaśniały piękne komnaty, rozświetlone najdroższymi kryształowymi żerandolami i stały piękne sprzęty, które służyły jego mieszkańcom. To niezwykłe miejsce otoczone było przecudnej urody roślinnością, przepięknymi wodnymi kwiatami, krzewami i drzewami. Mieszkańcami tego pałacu był król wszystkich mórz i jego wspaniałe córy Syreny. Te przepiękne istoty wychowywane były przez jego matkę, a swą babkę Astroga to była Syrena. Nigdy nie swatała się z pospólstwem i była bardzo dumna ze swego wysokiego pochodzenia. Zresztą takiej dumy i hardości uczyła także swoje wnuczki, którym od maleńkości tłumaczyła, że nie są stworzone po to, aby bratać się z ludźmi mieszkającymi na ziemi, ponieważ życie człowieka jest niewiele warte i pozbawione sensu. Mieszkanki głębin prześcigały się w tym, która z nich będzie posiadała najpiękniejsze kwiaty i muszle stanowiące prawdziwą ozdobę ogrodu. Tylko najmłodsza z nich zupełnie o to nie dbała. W swoim ogrodzie postawiła kamienny posąg chłopca, który kiedyś po zatonięciu ogromnego statku osiadł na dnie morza. Syreny raz w życiu miał możliwość wypłynięcia na powierzchnię wody. Kiedyś któraś z nich kończyła 15 lat, mogła udać się w podróż z podmorskich głębin na powierzchnię wody i zobaczyć świat ludzi. Najmłodsza z nich bardzo ubolewała, że tak długo musi czekać na swoje 15 urodziny, a tym samym na podróż na powierzchnię wody. Często rozpytywała swą babkę o życiu ludzi na ziemi, o ich zajęcia, zabawy, wygląd zewnętrzny. Ta opowiadała jej, że ludzie zamiast pięknego ogona, który posiadają, one mają jedynie dwa słupki, które zwą nogami. Kiedyś dodała także, że ludzie tak jak i syreny nie wiecznie, ale tak naprawdę. Powiedz mi, dlaczego nie mogę oglądać telewizji? Franek bardzo lubi oglądać telewizję. Ogląda telewizję rano przy śniadaniu, w południe, ponieważ jest zbyt zmęczony, żeby bawić się z innymi dziećmi. Wieczorem Fran zgadza się zjeść kolację i zasnąć pod warunkiem, że telewizor będzie włączony. Każdy pretekst jest dla niego dobry, żeby siedzieć przed małym ekranem i oglądać ulubione filmy animowane. Jego mama często powtarza, jeśli nie przestaniesz oglądać telewizji, twoja buzia zrobi się kwadratowa,
Tata często zaś mówi, jeśli nie przestaniesz oglądać telewizji, oczy wyjdą ci z orbit. Mikołaj, który jest bratem Franka, straszy go, jeśli nie przestaniesz oglądać telewizji, nie urośniesz i szybko się zestarzejesz. Powtarzacie zawsze to samo i nic takiego się nie dzieje. Nie widziałem nigdy dziecka z oczami jak telewizory. I od oglądania telewizji nikt się jeszcze nie zestarzał, protestuje Franek. A Mikołaj szybko dodaje, broniąc swoich racji. Ty mogłeś nie widzieć, ale może inni widzieli. Franek pokazuje bratu ukradkiem język i mówi, nie rozumiem, dlaczego nie mogę oglądać telewizji przez cały dzień, kiedy oglądam filmy animowane. Nie kłócę się z tobą, jem wszystko, co jest na talerzu i nikomu nie przeszkadzam. Oczywiście nikomu nie przeszkadzasz, kiedy oglądasz telewizję, odpowiada Mikołaj, ale tylko dlatego, że wtedy nikt cię nie interesuje. Przenosisz się w swój telewizyjny świat i nie słyszysz już nikogo. Kolega opowiedział mi, że jego babcia przewróciła się kiedyś na ulicy i głośno wzywała pomocy, ale nikt jej nie słyszał, bo ze wszystkich okien słychać było telewizory. Wtedy babcia krzyknęła, czy rozumiecie, że nie jestem telewizorem? I dopiero wtedy wreszcie ktoś jej pomógł. Frank na to, to mnie nie interesuje. Lubię telewizję, bo opowiada historyjki. Ja zaś lubię słuchać historyjek kolegów, a najbardziej lubię historyjki, które wymyśla mama, odpowiada Mikołaj i dodaje. Nie lubię telewizyjny, nie mogę porozmawiać i z tobą kiedyś oglądasz te swoje filmy animowane z tatą, kiedy ogląda te swoje mecze i z mamą, kiedy ogląda te swoje filmy. Franek zadumał się i spokojnie opowiedział, lubię telewizję, to mój przyjaciel, który nie mówi mi, co mam robić, uczy mnie wielu ciekawych rzeczy i nigdy się ze mną nie kłóci. Najpiękniejsze baśnie Andersena. Książę i księżniczka. Kiedy po wielu dniach takiej samotnej wędrówki przysiadła w pobliżu starego drzewa dębu i kichnęła. Ktoś u góry powiedział do niej, na zdrowie! Dziękuję! Odruchowo rozejrzała się wokoło, ale nie zobaczyła śladu człowieka. Po chwili znów musiała głośno kichnąć, a psik! Na zdrowie! Tym razem Gerda zadarła główkę do góry i nagle dostrzegła siedzącego na gałęzi dębu dużego czarnego kruka. Dziękuję, panie kruku, powiedziała. Kra, cała przyjemność po mojej stronie. Kruk był bardzo dobrze wychowany, więc zaraz schronął na dół i skłonił się przed nią, po czym pytał dalej. Dokąd wędrujesz, samotna, śliczna panienko? Szukam pewnego, miłego i mądrego chłopczyka Kaja. Może pan go widział? I Gerda szluchając, opowiadała mu całą swoją historię. Mówiła o tym, jak pewnego zimowego dnia zniknął jej najukochańszy przyjaciel, a ona wyruszyła na poszukiwania. Opowiadała o swojej wielkiej rozpaczy, o pobycie u dobrej czarownicy, która bardzo pragnęła zatrzymać dziewczynkę przy sobie. Na koniec zabrakło jej sił i zamilkła, pochylając główkę. Kra! Kra! Kruk namyślał się chwilę, po czym rzekł. To możliwe, że żyje to bardzo możliwe.
Naprawdę? Uradowana Gerda pocałowała kruka tak, że o mało nie zadusiła go na śmierć. Spokojnie, spokojnie, powiedział kruk. Myślę, że tu mógł być mały Kajl, ale na pewno zapomniał o tobie przy księżniczce. Czy on mieszka u księżniczki? Spytała Gerda. Tak, posłuchaj. I kruk zaczął swoją opowieść. W państwie, w którym teraz jesteśmy, mieszka niezwykle mądra i piękna księżniczka. Jest tak niebywale mądra, że przeczytała wszystkie gazety świata, a potem zapomniała o tym, co przeczytała. Taka jest mądra. Pewnego dnia stwierdziła, że smutno jej żyć samej i musi znaleźć sobie męża. Jaki powinien być przyszły książę? Oczywiście piękny, wytworny, dobrze wychowany i o złotym sercu. Ale także bardzo mądry, podobnie jak ona. Dlatego postanowiła wyjść za mąż za takiego, który będzie potrafił odpowiedzieć na zadawane mu pytania. I księżniczka zawołała wszystkie damy dworu, a kiedy usłyszały, o co chodzi, były bardzo zadowolone. To się nam nadzwyczajnie podoba, powiedziały. Myślałyśmy o tym niedawno. Możesz mi wierzyć, że mówią prawdę, ciągnął kruk. Mam oswojoną narzeczoną, która wchodzi swobodnie do zamku i ona mi to wszystko opowiadała. Tego dnia gazety w całym państwie wyszły z obwódką w kształcie serc i z podpisem księżniczki. Można w nich było przeczytać, że każdy dobrze prezentujący się młodzieniec może przyjść na zamek i rozmawiać z księżniczką, a ten, który będzie się tam zachowywał tak jak u siebie w domu i okaże się najmądrzejszym, zostanie jej mężem. Danuta Parlak, kapelusz pani Wrony. Lisiecka miejscowa elegantka, która nie tylko na specjalne okazje, ale i na co dzień nosiła najwytworniejszą futra w okolicy, na widok pani Wrony w kapeluszu wysunęła pyszczek i aż zmrużyła oczy z zachwytu. Potem zawołała: paryski szyk, prawdziwy paryski szyk! Od tej chwili pani Wrona praktycznie nie rozstawała się ze swoim kapeluszem. Nawet na proszonej herbatce u sroki nie mogła się bez niego obejść. Nikt nie miał jej tego za złe, bowiem, jak mawiała sroka, zawsze miło jest gościć u siebie panią Wronę i jej kapelusz. Fotografię kapelusza i pani Wrony przy okazji zamieścił lokalny dziennik w rubryce "Cudze chwalicie, swego nie znacie", gdzie pokazywano wszelkie zasługujące na uwagę osobliwości i atrakcje. Bezsprzecznie pani Wrona i jej kapelusz były miejscową atrakcją. Już nikt nie umiał sobie wyobrazić pani Wrony bez jej słynnego kapelusza. A jednak w ten piątek pani Wrona zjawiła się bez kapelusza. Zjawiła się, a właściwie wpadła na spotkanie z rozwichrzonymi piórkami na głowie i rozwianymi skrzydłami. Zadyszana i wyraźnie wzburzona zdołała tylko zawołać: uprowadzony, porwany, skradziony! Po czym opadła na fotel usłusznie postawionym w ostatniej chwili przez uprzejmego bursuka. Zaczerpnęła tchu, przełknęła trzy krople wody ze szklanki, którą podał jej uprzejmie borsuk i dodała tonem wyjaśnienia: kapelusz, mój kapelusz! I na nowo podniosła lament: uprowadzony, porwany, skradziony! Pod dębem zapanowało poruszenie. Niektórzy próbowali uspokoić panią Wronę, inni dowiedzieć się czegoś więcej na zniknięcie kapelusza.
a przy tym wszyscy podekscytowani, zamieszani między sobą, głośne uwagi. Od czasu wielkiej awantury, gdy soba oskarżyła łasicę o oszukiwanie przy grze w remika, nic również sensacyjnego nie wydarzyło się w okolicy. W całym tym zgiełku i zamieszaniu, od czasu do czasu przerwanym dramatycznym okrzykiem pani Wrony: uprowadzony, porwany, skradziony! Maria Kownacka, plastusiowy pamiętnik. Tajemnica bocieniego gniazda. Bocienięta rzuciła się do ojca. Ojej, co to teraz będzie? Mat, zaraz te czarne dzioby porozdziewiają. A tata zacznie im to siano wpychać do gardła. Na pewno się udławią. A tu tymczasem nic podobnego. Małe wierzą się i nie cierpią, ale ani im się śni posikują i problemu trzeba rozdziawiać. A tata bocian ani myśli. Przyniesie na siano wpychać im do gardła, dekory ze swoje pięknie na zatem gniazda, im jako buzik i na tym czystą pościółkę ze świeżego. Sianka wypluł z gardła różne bociane smakołyki. Były tam długie dżdżownice, małe żabki, jakieś mięciutkie owady, same delikatesy. Bocianki rzuciły się na te przysmaki żarłośnie i rozkwitały je w jednej chwili. Ze zdumieniem przyglądały się tej uście na obrusie, kiedy nagle gdzieś tuż koło mnie zapiął kogut, a po chwycie zakrakała Wrona. A ci skąd się tutaj wzięli? Jeszcze i kociecko się tu wdrapnie. Rozejrzałem się niespokojnie dookoła. Koguta i Wrony ani śladu, tylko na gałęzi do poli siedzi sobie szosie i przydrzeźnia kogo może. To gdaczy jak kura, to gwizdzie jak wilga. A kiedy wreszcie zaklepotał, to aż tata Bożen się obejrzał, czy jakiś nieproszony gość tu nie zawitał. Szczotku, przedrzeźniaczku, gdzie masz gniazdo? Zawołałem, a on jak w odpowiedzi nurknął gdzieś do głębokiej szpary w dole bocianiego gniazda. Aha, to i szpaki siedzą na komornym u bociana. Mądrale dopiero. Bociek się do nich nie dostanie. Musiałby sobie chyba dziubisko złamać. Żaden szkodnik też się nie zbliży ze strachu przed bocianym dziubem. Zrobiłeś się z groźnego boćka dozorcem własnych gniazd. Tak, mnie to wszystko wypiło, że zapomniałem o własnej niedoli. Bociany przylatywały na ziemię z coraz nowymi porcjami jedzenia. Zbliżyło się południe. Upał był coraz większy. Znowu nadleciał stary bocian, tym razem bez kłaczka siana w dziobie. Teraz małe podniosły i otwarły swoje dzioby, a matka nalewała im wody do gardła. Stare bociany przynosiły tak wodę w dziobach kilka razy, a wreszcie urządziły dzieciom taki prysznic, że ja się przy tym cały umyłem. Jak kto chce być zdrowy, to musi się myć. A potem mama bocianica długo i ostrożnie czesała końcem dzioba delikatny puch swoich dzieci. Każdy najmniejszy pył musiał być usunięty. Wszystko to było ciekawe i zabawne. Ale jak tu się dostać z powrotem do Hani, to się może już przecież lada dzień przyjechać. Pisała do Hani, że przyjedzie, jak nadejdą wakacje i zakwitną akacje. Akacje jeszcze nie zakwitły, ale znajdę się, że już mają pączki. Nie ma co zwlekać, trzeba złapać tego dryblasa bociana za nogę. Nie połknij mnie, bo on też na pewno nie lubi plasteliny. A może mnie zniesie na podwórze przy szkole. Tam też jest przecież woda. W korycie przy studni bocian nakarmił własne swoje dzieci i zabierał się do lotu. Podpełznąłem, więc prędko capnąłem go za nogę i wołałem: leć, bocianie, leć! A nurze w dół do studni na podwórze. Bocian zaklaskał skrzydłami, wzbił się ze mną w stronę prost na łąki. Stój, tato bocianie, ja muszę do Hani, bocianie, bocianie. I że zamiłowanie, krzyczą ile tylko sił, ale mój bocian już opuszczał się na łąkę. Już maszerował po niej wielkimi krokami jak żołnierz.